Ratusz konsekwentnie odmawia podania przyczyn, dla których firma Prasco zeszła z budowy ulicy Stulecia Niepodległości. Ta dość pechowa inwestycja miała być pierwotnie oddana w 2018 roku, ale ówczesny wykonawca Pribex zrezygnował z realizacji umowy, pozostawiając, kolokwialnie mówiąc, rozgrzebaną budowę. Po inwentaryzacji i ogłoszonym po niej przetargu na teren między Utratą a Sejneńską wkroczyło Prasco. Przez wiele miesięcy ratusz z prezydentem chwalili firmę za dobre tempo prac, ruch na budowie, widoczne efekty. Współpraca z firmą Prasco, można powiedzieć, do tej pory wyglądała w sposób prawidłowy. Ta firma przecież bez większych problemów wybudowała suwalski pas startowy. Inwestycja, którą przejęła po firmie Pribex, również była realizowana do pewnego momentu w sposób dobry, zgodnie z terminem. Umowa przewidywała, że inwestycja zostanie ukończona 15 maja. W tym dniu jednak do zrobienia został szereg prac. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna asfaltu, namalowanie linii poziomych oraz ułożenie kilku fragmentów chodników. Zatem wiemy już, co musimy wykonać, przygotowujemy stosowne dokumenty do tego, by ogłosić przetarg na nowo. Realnie myślę, że jest bardzo duża szansa, że tą drogą po rozstrzygnięciu przetargu, oczywiście i zakończeniu prac, pojedziemy jeszcze jesienią tego roku. Nieukończenie drogi w zaplanowanym terminie sprawiło, że ratusz postanowił zakończyć współpracę z przedsiębiorcą. W tym samym czasie rezygnację złożył sam wykonawca. W żadnym wypadku nie chciałbym być tutaj rzecznikiem firmy Prasco i mówić o ich powodach. Też dla jakby dobra całej tej sprawy, no i oczywiście jej zakończenia, na tym etapie nie chcielibyśmy tutaj wdawać się w dyskusję poprzez media na temat powodów, dlaczego firma Prasco odstąpiła od umowy. Ta sprawa z pewnością swój finał znajdzie w sądzie i to przed sądem będziemy, każda ze stron dochodziła swoich racji. Dla nas fakt jest jeden. Firma Prasco nie wywiązała się z umownego terminu, czyli 15 maja. Nie było tutaj z naszej strony innej możliwości, jak po prostu odstąpienie od tej umowy. Dzisiaj próbowaliśmy się skontaktować z Prasco i poznać przyczyny odstąpienia od robót. Niestety do chwili zamknięcia wydania, mimo pozostawienia prośby o kontakt, nikt z zarządu nie skontaktował się z naszą redakcją, by wyjaśnić motywy postępowania firmy.